No i wszystko mamy. Powiem szczerze, że nawet fajnie to wygląda. Całkiem, całkiem. Podoba mi się to. Sprawdzimy może sobie... Cześć. Witajcie w kolejnym odcinku. Dziś kolejna aktualizacja, ale tym razem zrobimy sobie aktualizację licznika, czyli wirtualnego kokpitu. Pewnie zapytacie, co ta aktualizacja daje. To w sumie niewiele. Z tego, co gdzieś tam wyczytałem, to chyba zapamiętuje ostatnie ustawienia tutaj, jakie mieliśmy w liczniku i chyba można też zakodować sobie kilometry na skali co 10, z tego co pamiętam. Ale my dziś zrobimy też jeszcze taką, można powiedzieć, wizualizację sportową z obrotomierzem na środku, coś jak jest w Audi R8. Ale tutaj z góry Wam powiem, że nie pokażę Wam tego szczegółowo, bo szukałem w sumie dużo w internecie sposobów na odblokowanie tego i jest w sumie też kilka sposobów, ale nie mam jakoś odwagi spróbować, tym bardziej, że to jest właśnie virtual cockpit, troszkę można coś tam nakombinować i poprosiłem po prostu Dawida z DK Coder, żeby mi to zrobił i nie chcę też po prostu, no rozumiecie, pokazywać jego pracy, bo no on wie, a nie chcę zdradzać tam, nie wiem, jego sekretów, czy jak to nazwijmy, jak to się robi. Bo no ja po prostu nie wiem, ale pewnie jak Wy będziecie chcieli sami spróbować, to bez problemu znajdziecie sobie jakieś tego typu pomoce w internecie, bo są jakieś opisy, ale ja po prostu nie mam odwagi spróbować, dlatego po prostu poprosiłem o pomoc kogoś innego. Tak więc pokażę Wam tylko aktualizację licznika, a wgranie tego sportowego widoku już niestety Wam nie pokażę, ale myślę, że sobie to znajdziecie. No dobra, no to idziemy najpierw przygotować sobie kartę z softem licznika. Jeśli chodzi o soft, soft oczywiście można pobrać sobie na stronie MIP Solution, którą Wam pokazywałem właśnie tutaj w innych aktualizacjach dotyczących właśnie MMI czy MAP, jak i też w dużo innych miejscach widziałem też, że jest do pobrania na forum A4 Klub Polska, ale nie pokażę Wam tego z tego względu, że autor tego postu tam napisał, że nie zezwala na tam rozpowszechnianie i udostępnianie tego, dlatego też tutaj tego po prostu Wam nie pokażę. Nie wiem dlaczego, ale oszanujemy to oczywiście i nie będziemy pokazywać. Ale soft wygląda właśnie w ten sposób, czyli zawartość w sumie pliku z softem wygląda w ten sposób. Jeden plik i plik metainfo. No i tutaj dokładnie taka sama zasada jak w innych plikach. Wypakowujemy to bezpośrednio na kartę, oba pliki. Oczywiście wiadomo też, że karta musi być sformatowana pod FAT32. Tego się tutaj nie da uniknąć, ale to już o tym wiecie. I po prostu wypakowujemy te dwa pliki, no i karta już będzie gotowa do aktualizacji. Ja teraz właśnie tak robię i przenosimy się z powrotem do auta. Karta już oczywiście jest gotowa i włożona do czytnika pod SD1. No i teraz niektórzy mówią, że można to robić na włączonym zaponie i najlepiej podpiętym prostowniku, ale niektórzy też mówią, żeby lepiej odpalić auto i robić to na odpalonym aucie. Ja też tak zrobię, bo ta aktualizacja nie będzie długo trwała, dlatego też będziemy to robić na odpalonym aucie. No i też dobrze jest wyłączyć sobie system start-stop. Jeśli chodzi o procedurę, to taka sama jak w softcie, lewy do góry, prawy na dół. Czekamy, aktualizacja SD1, czekamy aż nam się karta załaduje i odczyta wszystkie pliki, tutaj oczywiście standard. No i co, odpalamy auto i klikamy uruchom aktualizację. Teraz nam chyba po restarcie zgaśnie licznik, ale nie ma co się przejmować, bo tak tutaj powinno być. Aktualizacja, jak widać, trwa i tak jak mówiłem, licznik Wam zgaśnie. Ale czekamy, nic nie robimy. Cierpliwie czekamy na aktualizację. Jak widać, jest w toku. Zanim aktualizacja się skończy, możemy przygotować sobie VCDS,
bo będziemy musieli też wpisać nowy kod generowany przez stronę MeetHelper. Pokazywałem Wam to chyba w aktualizacji softu i będziemy musieli też właśnie skorzystać z tej samej stronki, żeby wygenerować sobie tutaj nowy kod. Teraz Wam pokażę, jak to zrobić. MMI nam się zrestartowało. Teraz możemy sobie w tym czasie właśnie uruchomić VCDS. Licznik już tutaj nam się powoli zaświeca. Aktualizacja skończona. Zjeżdżamy na dół. Klikamy kontynuuj. I teraz właśnie tutaj w tym momencie generujemy sobie kod. Nie wiem, czy dobrze widać, ale myślę, że chyba widać. Wchodzimy w adaptację 5F i wpisujemy sobie IDE 02502. Tutaj, jak widzicie, mamy wartość 78E. No i tą wartość wpisujemy sobie na stronie MeetHelper. W moim przypadku nowy kod to B93A. Klikamy wykonaj. Tak. I w tym momencie, jak to wpiszecie, zatwierdzicie, MMI Wam zgaśnie i zaraz pewnie uruchomi się ponownie. No i mamy wszystko już zaktualizowane, jeśli chodzi o licznik. Teraz też możemy wejść sobie w VCDS i skasować wszystkie błędy, bo będzie tutaj na czerwono wszystko, ze względu na to, że właśnie aktualizowaliśmy sobie licznik. Sami zobaczcie, pewnie wszystko tutaj na czerwono będzie. No prawie. I to wiadomo, że kasujemy i powinniśmy mieć wszystko na czysto. No i teraz jeszcze jak mamy VCDS podpięty, to możemy od razu sobie zakodować właśnie wyświetlanie kilometrów co 10. W tym celu oczywiście wchodzimy w sterownik 17, czyli licznik, kodowanie, pomocnik kodowania. Tutaj interesuje nas bajt 18, jak widzicie powyżej. Ja nawet w oryginalnym VCDS-ie nie mam możliwości zaznaczenia bitu pierwszego, bo taki musimy zaznaczyć, dlatego też korzystam z programu L-Code, który pozwoli nam to zrobić. I wpisałem sobie wcześniejsze kodowanie z licznika do niego, zaznaczam bit pierwszy, tutaj mi się zmienia kodowanie, ostatnia, przedostatnia, trzecia od końca cyfra zmieniła się na 2, możecie tutaj zrobić tak samo lub możecie po prostu zmienić całe kodowanie i wtedy wklejacie po prostu w to miejsce, ja też tak zrobię. Tak chyba będzie najprościej. Kopiuj. Tutaj wklejamy nowe. I klikamy wykonaj. Kodowanie mamy przyjęte. I nie wiem, czy teraz chyba tego jeszcze nie sprawdzimy, bo licznik po prostu musi nam się uśpić. Możemy zrobić w VCDS-ie miękki reset sterownika, ale poczekamy sobie z 15 minut, aż ten licznik nam się uśpi. Ja w tym czasie pogadam z Dawidem, bo być może zaraz zrobi mi właśnie ten sportowy widok. No i właśnie teraz tutaj Dawid sobie działa na spokojnie, także nie będziemy mu tutaj przeszkadzać. I za chwilę będziemy mieli już wszystko tutaj, myślę, że aktywne. No i wszystko mamy. Powiem szczerze, że nawet fajnie to wygląda. Całkiem. Podoba mi się to. Sprawdzimy może sobie jeszcze też teraz. Ojej, teraz nie wiem, jak stąd wyjść. Troszkę się motałem, żeby wrócić do tego klasycznego widoku, ale jak widzicie, to co zakodowaliśmy, czyli prędkość co 10 również jest aktywna. Czyli cała akcja zakończona sukcesem. No i myślę chyba, że to będzie też już wszystko w tym filmie. Mam nadzieję, że Wam chociaż trochę w połowie pomogłem pokazać połowę z tego, co tutaj sobie aktywowaliśmy. A jeśli ktoś z Was będzie chciał właśnie aktywować sobie też ten licznik na środku z S4, to myślę, że zaproszę Was do Dawida. Namiary będziecie mieli w opisie filmu. Można się z nim kontaktować. Myślę, że Wam pomoże w tej sprawie. A w tym odcinku to już chyba będzie wszystko. Jak zawsze, dzięki za obejrzenie. Jeśli się spodobało, przydało, łapka, subik, dzwonek i wszystko, co tam leci. No i też wbijajcie oczywiście na grupę. Link w opisie i na Instagram. Link również w tym samym miejscu. A my widzimy się w jakimś kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć.